Panorama Chodziecka, wiadomości lokalne. Paweł Hajman, gorąco Państwa witam i zapraszam do tego, abyście te kilkadziesiąt minut piątkowego wieczoru spędzili Państwo z nami. Jestem przekonany, że będzie warto, a to za sprawą najistotniejszych wiadomości i informacji związanych oczywiście z powiatem chodzieckim. Dzisiejszy program rozpoczynamy od relacji z uroczystości otwarcia przedsiębiorstwa Europol Meble. Również dzisiaj Margolińskie Muzeum, które cały czas zmienia swoje oblicze i wizyta w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. A na zakończenie dzisiejszego wydania Panoramy Chodzieckiej spotkanie z Tomaszem Sakielskim. Gorąco Państwa zapraszam. Zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Państwu w ostatnim wydaniu Panoramy Chodzieckiej, dzisiaj wracamy do uroczystości związanej z oficjalnym otwarciem i oddaniem do użytku przedsiębiorstwa Europol Meble, fabryki mebli tapicerowanych najnowocześniejszej w Europie. Niespełna 12 miesięcy wystarczyło inwestorom na to, aby w Podaninie powstał najnowocześniejszy zakład produkujący meble tapicerowane już nie tylko w kraju, ale i całej Europie. Pewnie również największy pracodawca w regionie nie tylko chodzieckim, ale północnej Wielkopolski. Przed kilkoma dniami właśnie w Podaninie odbyła się uroczystość związana z uroczystym oddaniem i otwarciem tego właśnie przedsiębiorstwa. W uroczystości wzięli udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Obecny był marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Nie brakowało wojewody wielkopolskiego Piotra Florka i przedstawicieli, właścicieli tego właśnie holdingu, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo Europol Meble. Kilkaset nowych miejsc pracy, nowoczesne warunki pracy i dobre warunki płacowe. Tak w największym skrócie scharakteryzować można to nowoczesne przedsiębiorstwo. Z naszą kamerą obecni byliśmy podczas tego wydarzenia, ważnego z pewnością dla większości mieszkańców regionu chodzieckiego. Panie minister, panie wojewodo, panie marszałku, panowie prezesi, drodzy parlamentarzyści, drodzy goście. To jest wyjątkowy dzień i myślę, że nikt nie zarzuci mi, że przesadzam, jeśli powiem, że jest to wyjątkowy dzień nie tylko dla Podanina, nie tylko dla powiatu chodzieckiego, nie tylko dla Wielkopolski Północnej i całej Wielkopolski, ale i Polski. Nawiązując właśnie do wystąpienia pani minister, tak mówię, bowiem żyjemy w czasach niełatwych. Czasy koniunktury powoli już zapominamy, a dekoniunktura, co w gospodarce jest normalne, ale przecież musimy na nią się nie godzić, dotyka Europę, świat. W Polsce mamy spowolnienie, Europa Zachodnia, zwłaszcza południowa, kryzys, recesja. I właśnie dzięki tak wspaniałym inwestycjom, dzięki ludziom, którzy mają wizję, przekonanie i chcą rozwoju, budować miejsca pracy dla innych, to dzięki temu możemy się opierać skutkom tego kryzysu i walczyć z nim bardziej skutecznie. Pan Alfons Hemmerling, wszyscy go znamy, nie trzeba dodawać, że to jest mózg nie tylko budowania wizji i projektów, ale także ich realizacji. Tomasz Hemmerling, nasza nadzieja na rozwój w przyszłości. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym na wstępie podziękować za odznaczenie, jakie otrzymaliśmy. W imieniu odznaczonych tutaj, czyli mojego szefa Gerda Hemmerlinga i swoim własnym, chciałbym panu marszałkowi za te odznaczenia dzisiejsze najserdeczniej podziękować. Proszę Państwa, i tu następują wielkie brawa, ponieważ oficjalnie zakład mebli zapisanych w Podaninie został otwarty. I teraz już tylko moment, w którym będziemy prosili księdza proboszcza, aby tutaj dokonał. Symboliczna lampka szampana, życzenia i gratulacje wieńczyły dzieło, czyli ogromny wysiłek inwestycyjny, ale również logistyczny związany z przygotowaniem nowych miejsc pracy. Zapraszamy Państwa na krótką wędrówkę po tym najnowocześniejszym zakładzie w Europie produkującym meble tapicerowane.
Tu będzie rzutnik, tu będzie ekran. No to, to są takie małe jeszcze rzeczy, ale na to się zanosi, że tu będziemy się spotykali. Nie za często, bo ale od czasu do czasu taka potrzeba zachodzi. Także to są stanowiska, widzicie, ile miejsca tu jest, nie? Aż za dużo, według mnie. Ale podobno tak będą budowane zakłady w przyszłości. Dużo powietrza, dużo przestrzeni, spotkania towarzyskie, jeżeli przyjdzie ktoś do kogoś, na przykład do tej pani Litki, przyjdę i chcę z nią porozmawiać, to wchodzimy do tamtego pomieszczenia odizolowanego i jest... To ładnie marowane. Tak, o to właśnie chodzi. Pracownikami. Czyli tu jest dział, który się przyjmuje pracownikami. Tu jest pani Wiesza, która zajmuje się związkami zawodowymi, których nie ma, nie? I dlatego, że ich nie ma. I Bogu niech będą dzięki. I najważniejszy dział to jest kasa. Taki chip elektroniczny, to w wielkim kotle się tam pierze, następnie przez suszarki przechodzi takim taśmociągiem i komputer odczytuje każde majtki, tą koszulkę i tak dalej, rzuca na taką kubkę i w związku z tym zostaje to zapakowane i tu włożone. Jak ktoś z automatu lubi takie rzeczy, to może to kupić. No, nie lubi tych rzeczy, to może kupić sobie tu. Mamy automat. Bo nikt nie byłby w stanie znaleźć tej tkaniny potrzebnej. Także to wszystko jest w komputerze. Ten dział, ten regał na tej wysokości, ta półeczka i tamta, jak w bibliotece książki. Nie odłożona na miejsce, ginie. Podobno, tak mi na cudę mówili, że jak nie odłoży ktoś książki na miejscu, to już zginęło. Walizce, my tak nazywamy te walizki, schodzi na dół na tapicerię.
gdzie tam dostaje stelaż, tą walizkę, to musi ze sobą oczywiście być dopasowane i kończy główny element. Rozstroju pianki, niemieckie maszyny nie muszę dodawać i one pracują na 3 zmiany, bardzo drogie maszyny. I też do związku nie należą. Do związku nie należą, niestety. I te formatki pianki są tutaj na tych regałach odkładane i następnie tam jest zbudowany taki transporter na końcu, taki rolmoksy do każdego kompletu. Jest tam potrzeba ileś formatów pianki. Jedne tam, dwie niebieskie, dwie takie czy takie, to jest związane w taki rolmops jeden, jak to my nazywamy. I taśmociągiem wędruje do hali następnej, gdzie jest obklejany stelaż z tą pianką. Tą halę, tam są trzy wyloty z tej linii. Każdy wylot jest oznaczony, ma trafić dokładnie pod stanowisko, gdzie ten mebel jest właśnie aktualnie wykonywany. Pedagodzy i uczniowie zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach na przestrzeni ostatnich lat zrealizowali cały szereg międzynarodowych projektów. Teraz nadszedł czas na podsumowanie jednego z nich. Zapraszamy na rozmowę z dyrektorem tej właśnie placówki i na film, który prezentuje ten dwuletni dorobek. Dyrektor zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach, pan Franciszek Wyrwa. Dzień dobry panie dyrektorze, cieszymy się, że mogliśmy spotkać się po raz kolejny. Dzisiaj spotykamy się po to, aby podsumować międzynarodową współpracę. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko co dobre szybko się kończy, prawda? No te słowa akurat w tym roku są zdecydowanie prawdziwe, bo rzeczywiście kończymy dwuletni projekt, trzeci już projekt Comeniusa, realizowany wspólnie ze szkołą z Majorki Collegium Attention, ze szkołą z Detmold. Oraz my byliśmy tym trzecim partnerem. Natomiast dlaczego się kończy? Ten projekt się kończy. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jeszcze jeden się nie skończył, zaczynaliśmy drugi. Natomiast w chwili obecnej kryzys tak mocno dotknął Europę, że mimo, że projekt nas przeszedł pod względem punktowym, no ale w przypadku Hiszpanii na 100% złożonych projektów ze względów finansowych zakwalifikowana tylko 1/5. I niestety następnego projektu przynajmniej w chwili obecnej nie mamy. Panie dyrektorze, w ramach tego projektu młodzi ludzie podróżowali, poznawali kraje, poznawali przede wszystkim pewnie siebie. Już za moment naszych telewidzów po raz pierwszy zaprosimy na specjalną relację, prawda?
Tak, podsumowaniem tego projektu, czy zakończenie tego projektu trwa do 30 września. Efektem są tak zwane produkty, czyli próbujemy to zebrać w jednym miejscu wszystko, co stworzyliśmy przez te 2 lata. Najbardziej efektowny to zawsze jest film i tutaj zmontowaliśmy film, który Państwo za chwilę obejrzycie. I ten film dokładnie obrazuje, co robiliśmy podczas pierwszego spotkania na Majorce, podczas drugiego spotkania w Niemczech i co się działo w Polsce. Kryzys, panie dyrektorze, spowodował, że ten projekt nie będzie kontynuowany, że nie będzie kontynuacji w najbliższym okresie, ale jest jakaś nadzieja i szansa, że w kolejnych latach uda się wrócić do tego znakomitego, jak pokazał czas, pomysłu. Tak, w tym roku będziemy składali 2 lub 3 nowe wnioski o kolejny projekt Comeniusa. To będzie się odbywało w styczniu. Natomiast w okresie wakacji, przypomnę, korzystaliśmy z innych źródeł dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej, gdzie z partnerami również z Niemiec oraz z Litwy realizowaliśmy projekt sportowo-rekreacyjny na wyspie Nordenej. Także pomysłów mamy sporo i myślę, że na pewno nie będzie luki w tym roku, zawsze coś wymyślimy. Panie dyrektorze, przyjaźnie pozostały? Przyjaźnie pozostały. Tu jest taka ciekawa forma i do tych partnerów właśnie, co z tym projektem kończymy, to w momencie, jak będziemy wysyłali sprawozdanie do nich, weszła nowa rzecz. Ta nowa rzecz polega na tym, że jeżeli osoby ukończyły szkołę średnią, szły na studia, korzystały z odpowiednika Comeniusa w formie Erasmusa. Natomiast teraz takiego małego Erasmusa zaproponowano dla szkół średnich. Warunek, że się ma stałego partnera, my mamy. I zaproponowaliśmy tym naszym partnerom w Hiszpanii, że jeżeli ktoś z uczniów szkoły średniej chciałby przyjechać do nas na miesiąc, na 2, to wówczas Unia opłaca taki pobyt. No i ciekawostka, ze szkoły hiszpańskiej 2 osoby chcą studiować w Polsce. Także jest to taka nowa odnoga projektu Comeniusowego i być może uda się w tym roku przyjąć u nas jakiś z uczniów szkoły średniej z Hiszpanii czy z Niemiec i jednocześnie też jest możliwość, że oni wyjadą w drugą stronę. Jest potrzebne do tego porozumienie między szkołami, bo to jest taka indywidualny tok jak gdyby nauki, żeby uczeń za dużo nie stracił, ale jest to możliwe. Także zaproponowaliśmy naszym partnerom. Okazuje się, panie dyrektorze, dzięki między innymi pana staraniom, że te środki są rzeczywiście na wyciągnięcie ręki, prawda? Są i są niemałe. Tak w skrócie tylko powiem, że w przypadku, jeżeli korzystamy z dofinansowania projektu Comenius, to prawie w całości jest to opłacany całkowity pobyt. W przypadku dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej, niestety strona niemiecka tylko dofinansuje koszty przyjazdu. Pozostałe musimy szukać sponsorów. Tak jak w przypadku tutaj wyjazdu na wyspę, no to wspomóg swoich uczniów, między innymi wójt gminy Chodzież. Ale jest to wszystko możliwe. W razie, panie dyrektorze, już nie przedłużamy, zapraszamy naszych telewizorów, wszystkich tych, którzy dzisiaj są przed telewizorami, aby zobaczyli, co przez te 2 lata międzynarodowej partnerskiej współpracy udało się zrealizować. Tak, serdecznie zapraszamy na ten film. Szczególnie na tym filmie proszę zwrócić uwagę na emocje, jakie ten projekt wyzwala wśród młodzieży, bo to jest najcenniejsze. Młodzież zaprzyjaźnionych szkół Collegium Nuestra Montesion z Palmy, Dietrich Bonhoeffer Berufskolleg z Detmold i młodzież zespołu szkół licealno-gimnazjalnych z Rataj spotkała się podczas realizacji 2-letniego projektu Życie i praca w Europie. Wczoraj, dziś i jutro. Uczniowie przygotowali informacje na temat wpływu wybitnych osobistości z Hiszpanii, Niemiec i Polski na współczesny kształt Unii Europejskiej. Szukali odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zjednoczenia Europy z jednoczesnym zachowaniem odrębności kulturowej. Ideę projektu zaprezentowano młodzieży szkolnej oraz władzom Balearów. Zwiedzając piękne historyczne obiekty Palmy, nowoczesne atrakcje turystyczne, można było docenić wartość kultywowania dziedzictwa przodków oraz korzyści, jakie przyniosło zjednoczenie Europy. Uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzania ciekawych miejsc Palmy, Niemiec i Polski. I to w okresie narastającego kryzysu gospodarczego.
Podczas spotkań w Detmold i w Ratajach młodzież szukała odpowiedzi na pytania dotyczące ich przyszłości. Gdzie dalej będą studiować, jaką zdobędą pracę. Szansą w dobie kryzysu staje się możliwość studiowania w innych krajach i poszukiwania pracy z dala od własnego domu. Podczas Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego młodzi Europejczycy pracowali nad rezolucją będącą przesłaniem młodzieży do władz Parlamentu Europejskiego. Rezolucja jest pełna nadziei dla młodego pokolenia, ale i obaw o własną przyszłość. Ważnym elementem spotkań było poznanie historii regionu i kraju, które się odwiedzało. Katalonia zauroczyła wszystkich bogactwem kulturowym, otwartością i życzliwością, z jaką spotykaliśmy się na każdym kroku. Przepiękna architektura, nieskażone przemysłem krajobrazy śródziemnomorskie na długo pozostaną w pamięci uczestników projektu. Projektu, który odbywał się w okresie 450-lecia szkoły Collegio Nuestra Montesión, szkoły, która zdaniem młodzieży ma najpiękniejszą lokalizację w Europie. Widoki z dachu szkoły na Zatokę Palmy, na zabudowania klasztorne i na Stare Miasto nie mają sobie równych. Całkowicie odmienną kulturę poznaliśmy w dawnym księstwie Lippe. Zadbane historyczne zamki i posiadłości, urocze, romantyczne wioski i silna gospodarka potwierdzały ekonomiczną pozycję Niemiec w zjednoczonej Europie. W Polsce młodzież zderzyła się z tragiczną historią II wojny światowej, z losami poległych, o których trudno zapomnieć po odwiedzeniu muzeum w Oświęcimiu i Brzezińce. Czas płynie nadal. Uczestnicy spotkania nie zapomnieli o wypoczynku. Cechą młodych ludzi nie jest tylko troska o własną przyszłość, ale i wspólna zabawa z rówieśnikami, z którymi trudno byłoby się spotkać w dawnej Europie. Sport i rekreacja w urokliwych Tatrach, praca w mieszanych grupach nad zadaniami projektu były niezwykłą szkołą doskonalenia języków obcych, nauką tolerancji, a jednocześnie okazją na trwałe przyjaźnie. Piękna przygoda z Comeniusem po raz kolejny potwierdziła słuszność idei współpracy międzynarodowej szkół. Młodzi Europejczycy na żywo mogli się przekonać, czym jest współczesna Europa. Mogli odnaleźć swoją szansę na dorosłe życie w odmiennej rzeczywistości, różnej od tej, którą znają z opowiadań rodziców czy ze szkolnych książek. Pozostał tylko żal, że czas spotkań zawsze płynie tak szybko, a sam projekt trwa zdecydowanie za krótko. Wojciech Burzyński, prawdziwy pasjonat historii i wszystkiego, co związane jest z miastem i gminy Margonin, od kilkunastu miesięcy odpowiedzialny za przygotowanie izby muzealnej właśnie na terenie tej gminy. Tę placówkę z naszą kamerą postanowiliśmy odwiedzić po raz kolejny, a to za sprawą licznych prac związanych z modernizacją margonińskiej izby muzealnej. I kolejne nasze spotkanie z Wojciechem Burzyńskim, mieszkańcem Margonina, to znak, że będziemy dzisiaj mówili między innymi o Margonińskim Muzeum, a w tym budynku, który za mną w tej chwili, nasi telewidzowie będą mogli wnętrza zobaczyć za kilka chwil, ogromne zmiany. Panie Wojtku, zmiany związane z rozbudową tej bazy, którą tworzą chyba wszyscy mieszkańcy gminy, prawda? Na pewno nie wszyscy, na pewno wszyscy tworzą, a na pewno nie Burzyński. Bo Brzyński jest tą osobą, która może to wszystko bractwo trzyma jakoś przy kawie, czy na spotkaniu, prosi i nikt mu nie odmawia. To jest chyba najprzyjemniejsze w tej całej zabawie, w tworzeniu muzeum. A co dalej będzie? Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Przede wszystkim głównie zdrowie, bo latek mi ubywa, nie przybywa, a ubywa cały czas, się czuję coraz młodszy. Obawiam się tego okresu niemowlęcego, gdzie trzeba będzie się tym Wojtkiem zająć, ale myślę, że do tego nie dojdzie. W każdym razie
To by nie powstało, gdyby nie ludzie z Margolina, i to zawsze i wszędzie mówię. No akurat się znalazł taki Wojtek, który to próbuje jakoś zagospodarować ten potencjał ludzki, a on jest jeszcze znaczny, jeszcze ciągle można z niego korzystać. Panie Wojtku, tego zdrowia oczywiście życzymy na kolejne miesiące, lata życia. Życzą go pewnie również mieszkańcy Margolina. Kilka miesięcy temu w Pandoramie Chodzieckiej, kiedy spotykaliśmy się w Margolińskim Muzeum, byliśmy na pierwszej kondygnacji. Od tego okresu minęło już kilkanaście tygodni. Dzisiaj w Margolińskim Muzeum zaszły ogromne zmiany. Przygotowana jest kolejna kondygnacja. Tyle jest tych eksponatów rzeczywiście? Ja wiem, czy ogromna. Zaszła kolejna zmiana, może w ten sposób, bo to ogromne, to nie na Margonin, to większe aglomeracje. Tutaj spokojnie, wszyściutko, w miarę możliwości. Faktycznie, przeszliśmy na część górną, poddasze, strych tak zwany. Fajnie, niedawno grupa ludzi nazwała, mówi, jaką ty masz tu fajną stodołę. No faktycznie, wygląda jak w stodole, ma to swój klimat. Ale trzeba to zagospodarować. Myślę, że te plany, które jakby były w założeniu, zaczynają się ziszczać. W tej chwili chyba kompletnie wykończona to jest zbiór różnych fantów, jak to w muzealnictwie nazywają, pochodzących z Kanady, z północnej Kanady, od Indian, z plemienia Cree, kruków. A to znowu kolejna sprawka mieszkańca Margonina, zresztą znanej chyba już ludziom pani Helinki Lewandowskiej Oset, z innego rodzaju działalności, ale to jest taka prężna osoba. Ona szereg lat przebywała właśnie tam w tej Kanadzie, nawiązała piękne znajomości z tamtejszą Polonią i nie tylko. No i zaczęła do Margonina zwozić. Część już miałem na starym miejscu. W tej chwili dochodzą nowe. Wiem, że w mieszkaniu u niej czekają następne fanty do tego muzeum, ale to też mi się u niej podoba. Powiedziała, że prędzej ich nie przyniesie, aż nie zobaczy, że jest ekspozycja gotowa. Nie wiem, czy jej się ten strych spodoba, ale on jest tak samo fajny, jak i pozostały. Myślę, że te fanty się u nas zjawią. Kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy z taką przekorą, nawiązujemy do chodzieckiego muzeum, którego jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że to muzeum powstanie. To znakomity przykład, jak muzeum może funkcjonować. Myślę o tym przykładzie margolińskim i do końca muzeum nie być, prawda? Bo tutaj też pewne prawne obwarowania wchodzą w grę. To nie jest muzeum, bo gdyby to było muzeum, to tutaj by było potrzeba zatrudnić co najmniej 5-6 wysokiej klasy fachowców z danych dziedzin. A na to takiej miejscowości jak Margonin absolutnie nie stać. I my to sobie nazywamy skromnie izbą muzealną. To jest taki bezpiecznie prawny temat. Fajnie, że generalnie jest pod opieką Muzeum Okręgowym w Pile. Te zbiory są tutaj pod tą opieką fachowców. I rzadko kiedy się można natknąć na takie eksponaty, jak są u nas w tego typu placówkach, jak ta izba margolińska. Po prostu prawo tego nie przewiduje. One tutaj są pod kontrolą, odpowiednio konserwowane, zabezpieczone. Dlatego mamy zgodę, że można to eksponować. Mówię, że w takim razie w takiej miejscowości jak Margonin taka izba muzealna jest potrzebna. Teraz też pytam z przekorą oczywiście. Mamy ewidencję gości, którzy odwiedzili to miejsce? Przynajmniej ilości tych osób? Mamy, to znaczy częściowo. Można w ten sposób powiedzieć, że jeżeli ktoś nie uwierzy, że było 1300 osób ponad moim słowom, wystarczy otworzyć księgę taką wpisów pamiątkową, no i tam jest w przekroju praktycznie poza może wschodem, Japonią, Chinami, tam Indie i tak dalej. Tam może nie ma tych obywateli, ale z pozostałych kontynentów jest wszystko. Są ludzie różnych wyznań, różnych zapatrywań. Tutaj nikomu nie przeszkadza, tu każdy coś znajdzie dla siebie. Z przykrością czasami odmawiam przyjmowania pewnych eksponatów, bo na przykład w każdej chwili mógłbym stworzyć muzeum piękne stoisko masek afrykańskich, no ale poza tym plemieniem w założeniu tej izby jest to, że ona się musi konkretnie wiązać z kimś albo z czymś z Margonina.
A ci ludzie, którzy tu przychodzą, ja im serdecznie dziękuję za to i tutaj, może później nawiążemy, oni by to mogli zostawić, a ja bym potem z miłą chęcią przekazał chociażkiej placówce muzealnej, która by bardzo szybko zrobiła sobie ciekawe ekspozycje. Natomiast tutaj generalnie 99,9% eksponatów to pochodzi z Margonina, z terenu miasta i gminy Margonin. Jedynym eksponatem zewnętrznym jest mundur świętej pamięci pana Krawca, ojca też już nieżyjącego starosty, który w każdej chwili o tym, chodzi, racy wiedzą, jak tylko uruchomią swoją placówkę, będzie tam przekazany. Wracając do postaci starosty Chodziewskiego, to 6 lat mija niebawem od śmierci Władysława Krawca. Panie Wojciechu, jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj znajdujemy się w ogrodzie, który sąsiaduje z Izbą Muzealną. Mówiliśmy o tym jeszcze zanim włączyliśmy dzisiaj kamerę, że to znakomite miejsce, aby odbywały się lekcje w ramach Zielonej Szkoły. Zielona Szkoła. Generalnie na pewno mamy podpisane 2 takie wstępne umowy ze szkołami poznańskimi, jedną łódzką. Tylko jeszcze będę musiał się w jakiś sposób dogadać z istniejącą placówką Caritasu. Wstępnie żeśmy już tam gdzieś rozmawiali. Jest możliwość na te 2 tygodnie zrobienia pomieszczeń w razie niepogody czy noclegów tutaj. Zresztą szkoła również dysponuje takimi miejscami. Myślę, że to zacznie, no jeszcze zima, jeszcze wiosna. O, wszystkiego razu nie da rady. Zbiory w Izbie Muzealnej to jedno, ale w tym ogrodzie znajdują się kolejne bardzo ważne zbiory, tym razem nawiązujące do historii rolnictwa, chciałby się powiedzieć. No tak trochę były zakusy, żeby je wszystkie wykorzystać przy dożynkach powiatowych, ale po prostu nie było czasu, za późno gdzieś na ten pomysł tam ktoś wpadł i myślę, że będzie następna rzecz, to już będzie to wszystko brało udział. Dzisiaj w dzisiejszych obchodach brały udział również eksponaty w formie towarzyszących osobom narzędzi typowo rolniczych. To dało początek jakby temu, że to na trwałe tutaj będzie gdzieś eksponowane i to będzie wszystko żyło. To nie ma być martwe, to wszystko można wziąć w rękę, pooglądać, popatrzeć, a nawet popracować tym narzędziem. Panie Wojtku, o tym, że Izba Muzealna w Margoninie jest kolejnym punktem związanym z atrakcjami turystycznymi regionu chodziewskiego, już wiemy. Ale nasze każde spotkania kończymy zaproszeniem wszystkich naszych telewidzów do tego, aby Margonin i Izbę Muzealną odwiedzić. Tak, na pewno. Drzwi zawsze otwarte. Przy drzwiach jest dzwonek, taka ważna informacja. Jako przerwę, przy drzwiach jest dzwonek, taka informacja dla naszych telewidzów, bez względu na porę dnia i nocy, po drugiej stronie tych drzwi zawsze jest Wojciech Burzyński. Ktoś od nas jest, jest nas 2 stałych tutaj pracowników, plus no tutaj wielkie ukłony chyba w kierunku Urzędu Powiatowego Pracy, który mi w znaczny sposób pomaga, pani dyrektor, dając mi do pomocy na okres 5-6 miesięcy pracownika, bo bez tego bym sobie nie dał rady. Serdeczne dzięki dla pani Justyny. A tu wisi w oknie numer telefonu, można dzwonić. Faktycznie świątki, piątki, niedziela na telefon. 3 minuty trzeba czekać. Jak nie koleżanka, to ja, zawsze ktoś będzie. Sportowo-pożarnicze zawody powiatowe, które odbywają się w poszczególnych gminach powiatu chodziewskiego, są licznie reprezentowane przez zawodników, którzy na co dzień wchodzą w skład jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu chodziewskiego. Ostatnia edycja zawodów odbyła się w miniony weekend, tym razem na obiekcie Korony Stróżewo. Najlepszy zespół będzie reprezentował nas, mieszkańców powiatu chodziewskiego, podczas zawodów wojewódzkich. 6. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze są już za nami. Sympatyków rzemiosła strażackiego serdecznie zapraszali do wzięcia udziału w tym wydarzeniu m.in. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży oraz prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na linii startu do poszczególnych strażackich konkurencji stanęli tego dnia reprezentanci prawie wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu chodzieskiego. Jak podkreślają główni organizatorzy tego wyjątkowego przedsięwzięcia, ta impreza dochodzi do skutku dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób. Co najważniejsze, to z pewnością fakt, że nie brakowało również wielu kibiców, którzy naprawdę licznie przybyli na stadion Korony Stróżewo.
Kilkagodzinna rywalizacja przyniosła ostateczne wyniki. W kategorii seniorów najlepiej poradzili sobie reprezentanci OSP z Milcza i to oni będą reprezentować nas, mieszkańców powiatu chodzieckiego, podczas zawodów wojewódzkich. Organizatorzy podkreślają, że nie do końca wspólna sportowa rywalizacja jest najważniejsza podczas takich spotkań, ale przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności. Umiejętności, które często przecież wpływają na czas związany z ratowaniem ludzkiego życia. Warto dodać, że strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych często jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku czy też pożaru. Wyposażone w stałe instalacje gaśnicze. Czynności odbiorowe trwały tam około 2 tygodni, aby obiekt można było szczegółowo sprawdzić pod kątem szczelności. Zdrowo posilić. A tymczasem OSP Milcz z toru numer 2. Białe chorągiewki w górze. Gotowi? Start! I wystartowała drużyna z Milcza. Światowy Dzień Ziemi, a w związku z tym liczne akcje związane ze sprzątaniem terenów wokół szkół i nie tylko, to już wydarzenia, które na stałe wpisały się do kalendarza przedsięwzięć realizowanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych. My z naszą kamerą podczas tego święta postanowiliśmy odwiedzić zespół szkolno-przedszkolny w Stróżewie. Kolejne, panie dyrektorze, nasze spotkanie w zespole szkolno-przedszkolnym w Stróżewie. Po raz kolejny spotykamy się, chciałoby się zażartować, w oparach grilla przygotowywanego z myślą o najmłodszych. Najmłodsi dzisiaj kolejne zadanie mają do wykonania, bardzo trudną pracę, ale robią to chętnie, prawda? Tak, tak. No, tradycja naszej szkoły to właśnie przyłączamy się do sprzątania świata. Część grupy dzisiaj pojechała do lasu na prośbę nadleśnictwa pod Anim. Druga część przedszkolaków sprząta teren wokół swojego przedszkola. Trzecia część sprząta teren wokół szkoły i zawsze kończymy to pysznym takim poczęstunkiem właśnie w sposób albo grillowy, albo ogniskowy. Ta akcja jest w Stróżewie kontynuowana już od kilku lat, pewnie podobnie jak w innych szkołach powiatu chodzieckiego, ale tutaj ma ona inny trochę przebieg, wyjątkowy charakter. Myślę, że tak. Robimy to dokładnie jak przypada właśnie w ostatnim dniu naszego tygodnia. Najpierw robimy apel po to, żeby dzieci właśnie wiedziały, w jaki sposób należy dbać o tą zieleń, w jaki sposób segregować wszystkie tutaj śmieci i to jest naszym głównym celem, a zawsze kończymy przyjemnym, spożytecznym. Panie dyrektorze, chciałbym się powiedzieć na koniec, to radosny dzień dla najmłodszych, przecież dzisiaj nie ma zajęć szkolnych. To kolejny powód do tego, aby chętnie zbierać śmieci wokół szkoły, czy też na terenie gminy wiejskiej chociaż. Nie dokładnie, panie dyrektorze, to właśnie mamy wszystkie zajęcia dydaktyczne, jak najbardziej się odbywają. To jest w ramach tutaj dłuższej przerwy i jednej tutaj godziny lekcyjnej, ale jak najbardziej wszystko się odbywa zgodnie z planem i lekcje jak najbardziej są. Swoją dziennikarską przygodę rozpoczynał w bydgoskim Radiu Vox. Potem nadszedł czas na kolejną rozgłośnię radiową i na kilkuletnią przygodę z ogólnopolską stacją TVN, która dała mu chyba największą popularność. Mowa o Tomaszu Sekielskim i autorskim spotkaniu z dziennikarzem, które odbywało się w minioną niedzielę we wnętrzu sali widowiskowo-kinowej Chodzieckiego Domu Kultury. Naszym gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Sekielski. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Pierwszy raz jestem w Chodzieży. Jeszcze nie wiem, czy mi się podoba. Zależy, jak przebiegnie spotkanie. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Nic nie obiecuję. Panie Tomku, rozmawialiśmy tu przed chwilą tak troszeczkę przewrotnie i nie obiecywałam, że nie będzie trudnych pytań. Nie. Dlatego
Pytanie zasadnicze. Dlaczego transfer do telewizji publicznej? Przypomnę to, co mówiliśmy przed chwilą, że zdarzyło mi się w 2006 roku osobiście maszerować w Błękitnym Marszu i skandować pańskie i Andrzeja Morozowskiego nazwisko z okrzykiem Wolne Media TVN. Co się zmieniło? Dlaczego ten transfer? Znaczy, to jest pytanie takie fundamentalne w moim przypadku, ponieważ zmieniłem swoje życie, zmieniam swoje życie. Wyprowadziłem się z rodziną z Warszawy. Mieszkamy na Podlasiu, z dala od cywilizacji. No i tak postanowiłem też zmienić trochę swoje zawodowe życie, mieć więcej czasu na rzeczy, na które do tej pory nie miałem. Chcę zrobić jeszcze parę filmów, mam pomysły i scenariusze. Skończyłem pisać właśnie książkę, kryminał szpiegowsko-polityczny. Więc to też było jedno z takich, to było jedno z moich marzeń, żeby napisać książkę. Nie wiem tylko, czy będzie się czytelnikom podobała, ale książkę napisałem. I co więcej, jest wydawca, więc ukaże się także. To znaczy, że TVN już nie chce obywatela Sekielskiego? TVN nie, złożył mi propozycję, żebym został. Natomiast chciałem... Praca w TVN po pierwsze była codzienną pracą, czarno na białym to jest program, który ukazuje się codziennie, więc nie mam czasu na zbyt wiele poza telewizją. Tak naprawdę, kiedy przez półtora roku prawie prowadziłem ten program i go tworzyłem, to byłem w pracy od 9 do 22. Więc i rodzina na tym cierpiała, i ja też nie miałem specjalnie siły i ochoty, żeby robić cokolwiek innego poza telewizją. A ponieważ czas płynie nieubłaganie i zorientowałem się, że jednak się nie robię młodszy, tylko starszy, no to uznałem, że trochę trzeba zwolnić z telewizją i dlatego TVP, które zaproponowało mi program raz w tygodniu. Czyli inny system pracy. Inny system pracy to jest ważne, ale też zapisy kontraktu, które tutaj mi pozwalają na wiele więcej, jeśli chodzi o swobodę moich działań pozatelewizyjnych. W TVN-ie kontrakt, który miałem podpisany, no, powodował to, że byłem bardzo związany ze stacją i wszelka działalność pozaantenowa moja wymagała zgody przełożonych. A ponieważ mam plany nie tylko te filmowe i nie tylko pisarskie, ale chcę również stworzyć portal internetowy, no to wiedziałem, że prędzej czy później to będzie jakaś kolizja z moimi zapisami w kontrakcie w TVN-ie. No i to wszystko się zbiegło w czasie, ale to nie jest, ani nie zostałem zmuszony do tego, ani nikt mnie nie cenzurował, ani nikt niczego na mnie nie wymuszał, bo to są zazwyczaj takie pytania, które padają, czy odszedłem, bo coś mi kazano robić. Nie. To była moja decyzja, co więcej, moi szefowie w TVN-ie byli absolutnie zaskoczeni. Wszystko przeprowadziłem w 20 minut nie wiem, mam nadzieję, że już się do mnie odzywają, ale nie próbowałem. Wspomniał pan o filmie. Oglądałam Władcę Marionetek i teraz po... Ja też, parę razy. Parę razy. Po jednym z ostatnich programów Kuby Wojewódzkiego przypomniałam sobie kilka wątków z Władcy Marionetek. I teraz w związku z rozmową z Kukizem. No. I teraz pytanie, czy jeżeli miałby powstać Władca Marionetek 2, to... Znalazłby pan teraz dodatkowe wątki do filmu? Zająłbym się dziennikarzami. Marionetki 2. Myślę, że nasze środowisko, i to też bije się w swoje piersi, często daje się wodzić za nos. Wprowadzamy w błąd czasami opinię publiczną. Nie mówię, że celowo, ale przez to, że wielu dziennikarzy dzisiaj stało się statywami pod mikrofon. Politycy podchodzą, wypróżniają się ze swoich myśli i to jest tak bezrefleksyjnie przekazywane dalej. I myślę, że pokazanie mechanizmu, bo to nawet moim zdaniem, to nie jest nawet tak, że ktoś stoi na górze i mówi, co dziennikarze mają mówić, albo kogo pokazywać, albo jak pokazywać. Problem polega na tym, że często to wynika z pośpiechu, czasami z głupoty i to jest większość przypadków. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że da się sterować ręcznie dużymi mediami. To jest niemożliwe, bo jest zbyt wielu dziennikarzy zatrudnionych. Od zbyt wielu osób zależy to, co się ukaże na antenie, co zostanie wydrukowane, czy też co usłyszą słuchacze radia. Nie zmienia to faktu, że w wielu przypadkach, jak teraz tym bardziej
od 5 miesięcy, tak, od 5 miesięcy nie pracuję jako dziennikarz i jestem odbiorcą tylko i wyłącznie, więc widzę, jak dziennikarze dają się sobą manipulować, jak informacje znikają i pojawiają się. Znaczy, media stały się taką maszynką do mielenia mięsa. Ktoś wrzuca jakiś temat, to jest, zaczyna się mielenie, wychodzi tam kiełbasa biała czy zwyczajna, później jest dorzucony następny kawałek mięsa i już nikt nie pamięta nawet, co było przemielone przed chwilą. No więc jeśli bym miał robić drugą część marionetek, to już nie o politykach, chociaż tutaj też by się znalazło ileś przykładów. Premier Donald Tusk, myślę, tyle naobiecywał i tyle różnych rzeczy deklarował, że choćby o nim można by było zrobić osobny film, ale szczerze mówiąc, no to marionetki dwa to o dziennikarzach, o mediach w Polsce. Ale chyba nie myślał pan nigdy o tym, żeby stanąć po drugiej stronie, w sensie wejścia do świata polityki. Dlaczego o to pytam? Teraz pojawił się taki swoisty ranking kandydatów na premierów. Wyskoczył jak królik z kapelusza pan Tadeusz Cymański, a ja pamiętam taki wywiad z panem, który czytałam, kiedy na zakończenie tego wywiadu do pomieszczenia, w którym odbywa się ten wywiad, wszedł Andrzej Morozowski i kiedy usłyszał pytanie, kto byłby według pana takim dobrym kandydatem, specjalistą na premiera, krzyknął Sekielski. Bo jest złośliwy. Znaczy Andrzej wie, że nigdy w życiu bym nie chciał zostać politykiem, ponieważ w Polsce realny wpływ na rzeczywistość i tą polityczną ma tylko parę osób, a tak naprawdę partie są kartelami rządzonymi przez wodzów, oligarchów, którzy mają gigantyczne pieniądze. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przez ostatnich tam 10 lat, nie 10, nie, 2001, około 10 lat, jak jest finansowanie partii politycznych z budżetu, daliśmy partiom politycznym w Polsce 1 miliard złotych. To są gigantyczne pieniądze. Nasze pieniądze. Nasze pieniądze. Na co im daliśmy? Na to, żeby robili nas w konia, żeby produkowali reklamówki, spoty wyborcze, oklejali miasta billboardami, żeby chodzili do stylistów, żeby kupowali sobie piękne koszule, żeby pan premier mógł brać służbową Toyotę Platformy Obywatelskiej i jeździć sobie na wakacje, a pan Kaczyński wynajmować ochronę i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj partie polityczne to są, no, tak naprawdę jak się patrzy na Sejm, no, to jest maszynka do głosowania. Czyli posłowie nie mają nic do powiedzenia tak czyli naprawdę. Czyli tak naprawdę to wykrzykiwane ostatnio przez Kukiza, a wcześniej cztery razy tak w tym programie pana obecnego premiera, jednomandatowe okręgi wyborcze i wszystko to, co się wokół tego kojarzy, co się z tym wiąże, zmieniłoby faktycznie sytuację polityczną na naszej scenie? Nie od razu, bo jak pokazują wybory do Senatu, które były tak naprawdę wyborami w jednomandatowych okręgach wyborczych, tam wygrała zdecydowanie Platforma i PiS, tak, znaczy się podzielili, te partie się podzieliły mandatami. Myślę, że potrzebny byłby pewnie jakiś okres przejściowy, zanim ludzie by zrozumieli, że jest wybór, tak, że nie trzeba głosować już na partię, można wybrać konkretnego kandydata, którego później ja będę rozliczał z tego, co on robi w Sejmie dla mnie, dla Polski. No, mamy wówczas swoją motywację, dlaczego tak, a nie inaczej głosujemy i nie jesteśmy skazani na wybór między dżumą i cholerą. Więc, ale to też nie jest moim zdaniem złoty środek, bo może się okazać, że w Polsce jednak jesteśmy tak przywiązani mentalnie do tego, że są partie, że są jakieś loga, że i tak byśmy głosowali według partyjnych sympatii i tych partyjnych wskazań, tak? Czyli jeśli kogoś poprze Donald Tusk, no to znaczy, że okej, to na niego głosuje, albo Jarosław Kaczyński, no to na niego głosuje. No ale powoli się już pewne rzeczy zmieniają. W wywiadzie, którego pan dla Playboya udzielił chyba w 2004 roku. Ja tyle wywiadów udzielałem. Tak. Powiedział pan, że pomimo tego, że w Polsce jest około 6% populacji gejów, nie mają swojej reprezentacji w Sejmie, bo w Polsce jeszcze nie przyszedł czas, by się ujawniać. Jest Robert Biedron, no, ale kilka innych osób. To było 10 lat temu. Tak, to był 2004 rok. No tak. Co się przez ten czas zmieniło? No zmieniło się to, że jest posłanka Grodzka w Sejmie, czy też, no, no nie, posłanka. Ale co posłanka. Się w nas zmieniło, w wyborcach? Bo to jest, to jest pytanie taki aspekt do tego, co pan przed chwilą powiedział, że potrzebna jest zmiana w sposobie myślenia. Może ona już następuje? Na pewno następuje. Przede wszystkim wyborcami są ludzie, którzy 2004, czyli 8 lat temu, mieli 10 lat.
To jest zupełnie inne pokolenie. To są ludzie internetu, to są ludzie telewizji, ludzie zazwyczaj znający już języki obce, angielski przynajmniej dla nich. To nie jest nic nadzwyczajnego. Komunikują się z całym światem, widzą rzeczy, które dzieją się poza granicami Polski. I to jest inne pokolenie. Myślę, że zresztą nie tylko politycy, ale i media w ogóle niewiele wiedzą o tych osobach. Tak naprawdę nie znają ani ich przemyśleń, ani zainteresowań, sposobu patrzenia na życie. Ja nawet postawiłem niedawno taką debatę, prowadziliśmy o tym, o przyszłości mediów. Ja postawiłem tezę, że dzisiejsze media wymrą, ponieważ nie potrafią na nowo odkryć widza, znaczy, czyli tego młodszego. Media się starzeją dzisiaj razem ze swoimi widzami. Kiedy ja zaczynałem pracę w Faktach, miałem 20 parę lat, teraz za chwilę będę miał 40. I ten widz Faktów, tak jak ja też się, ale też starzeje się po prostu najzwyczajniej w świecie. A pojawiło, jest dzisiaj w Polsce zupełnie nowe pokolenie ludzi, dla których nie ma oferty. Ani politycy nie mają tak naprawdę oferty, ale media też nie mają. To nie są ludzie, którzy chcą papkę taką medialną, która jest rzucana. To są osoby, które potrafią dobrze korzystać z internetu, mają niezależne źródła informacji. I myślę, że wygrany będzie ten, kto wpadnie na pomysł, jak tych ludzi zainteresować czymś i jak przedstawić dla nich program, nie tylko polityczny oczywiście. No właśnie, jak mówi Pan o przyszłości mediów, czy ta zmiana pokoleniowa nie wiąże się też z takim szafowaniem i chyba przekraczaniem pewnych granic dopuszczalności prowokacji dziennikarskiej? W poszukiwaniu tych nowych metod złapania widza, słuchacza, ta dopuszczalność prowokacji dziennikarskiej się przesuwa. Czy to jest też taki znak czasu dla współczesnych mediów? Jeśli chodzi o interes publiczny, to ja bym nie stawiał żadnej granicy, jeśli chodzi o prowokację dziennikarską. Jeśli ktoś chce udowodnić, że nie wiem, premier jest przestępcą, czy jakiś ważny polityk zrobił coś, co jest niezgodne z prawem, naruszył wszelkie normy, albo jest po prostu hipokrytą i jedno mówi wyborcom i oskarża o to swoich konkurentów politycznych, po czym idzie na przykład, nie wiem, no ktoś, kto powiedzmy walczy z przemocą w domu, po czym idzie i leje swoją żonę za zamkniętymi drzwiami, to żeby ujawnić coś takiego, ja uważam, że nie ma żadnych granic, tak? Uważam, że dziennikarze, to oczywiście nie wszystkim się pewnie podoba, ale myślę, że dziennikarze powinni iść na całość w takich kwestiach. Natomiast czy w ogóle nie jest za dużo prowokacji? Ja uważam, że tak, no pewnie, bo dzisiaj już prowokacje stosuje się do byle jakiego tematu, no więc no to też wymaga wyważenia. Natomiast dzisiaj jadąc tutaj słyszałem rozmowę w Radiu Z o wolności słowa. I ja jestem zwolennikiem absolutnej wolności słowa. Znaczy, jakiekolwiek stawianie granicy spowoduje, że prędzej czy później będzie wracała cenzura. Znaczy, bo nagle będzie, nie można o tym czegoś powiedzieć, nie można o tym. To często kosztuje dużo. Zdarzają się przypadki, że ludzie są pomawiani i niesłusznie. Ale lepiej chyba tak, niż wracać do czasów przed 89 rokiem. Czy ta sprawa ze stroną antykomor.pl jest według Pana też dowodem tego, że można próbuje się niektórym zamykać usta nie do końca tak, jak trzeba? Przecież prezydentowi chyba nie jest potrzebna taka ochrona. Znaczy, ja tego nie rozumiem. To, że tam agenci ABW wpadli o 6 rano, żeby zatrzymać tego pana za to, że założył taką stronę. I ja to rozumiem, teraz wszyscy mówią, że chodzi o to, że tam strzelało się do podobizny prezydenta. No to można było przesłuchać tę osobę, sprawdzić, kto to jest, czy to nie jest przypadkiem jakiś psychol, który za chwilę kupi karabin i rzeczywiście będzie strzelał do prezydenta. Natomiast uruchamiać całą machinę sądową, prokuraturę, która musi przedstawić akt oskarżenia, sędziów, którzy muszą tę sprawę badać, no to jest jakiś absurd. Znaczy, żyjemy w chorym państwie. Znaczy, jeśli zajmują się sądy i prokuratury takimi sprawami, ale to nie jest dziś tylko. Znaczy, i za prezydenta Kwaśniewskiego były przypadki, gdzie prokurator, czy to z nadgorliwości, czy to też
zainspirowany tam przez kogoś, ścigał ludzi, którzy się źle wyrazili o Aleksandrze Kwaśniewskim. Tak było też za Wałęsy. Zdaje się, że za Wałęsy też ktoś był skazany, jeśli dobrze pamiętam, w takiej podobnej sprawie. No i uważam, że nie tym powinny się sądy zajmować. Znaczy, politycy powinni się tak zachowywać i czy zapracowywać sobie na to, na prestiż stanowiska, które zajmują, żeby to stanowisko i oni też byli szanowani. Natomiast tworzenie zapisów, które mają ich chronić przed krytyką, czy też jakimiś żenującymi żartami, czy też niesmacznymi, no to nie jest dobre. Znaczy, nie jest dobrze, jeśli sąd ma decydować o tym, co wolno mówić w Polsce, a czego nie wolno mówić. Znaczy, to jest absurd. Czyli rozumiem z tego, co pan mówi dzisiaj, teraz, że nie czuje się pan, tak jakby ominęło coś pana, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Sprawa Madzis Sosnowca, Amber Gold, reaktywacja Pruszkowa. Znaczy, nie czuje się pan, że pana coś ominęło? Znaczy, Madzis Sosnowca to jest porażka mediów gigantyczna. Znaczy, to jest wejście z butami w życie ludzi, którzy się kompletnie pogubili gdzieś po drodze. To jak media od ściany do ściany biegały w tej sprawie. No to jest smutne. Obserwowałem to tak. Jeszcze byłem wtedy w pracy i pamiętam, namawiano mnie, żebym zrobił wydanie czarno na białym poświęcone Madzis Sosnowca i nie zrobiłem, znaczy, bo uważałem, że to jest w ogóle nie jest sprawa mediów, nie na tym etapie. A od pierwszego dnia wszyscy wszystko wiedzieli, wydano wyroki, przesądzono i dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzy. Matka Madzi została zwolniona. No tam są jakieś, to są rodzinne sprawy, straszne i smutne, ale media wywołały jakąś histerię wokół tego. Amber Gold trochę żałuję, bo uważam, że to jest bardzo interesująca sprawa. Jest układ gdański z punktu widzenia władcy marionetek na przykład? Myślę, że istnieje coś takiego jak układ gdański. Znaczy, to jest, wiadomo, że tam dużą rolę odgrywają politycy Platformy. Nie wiem, znaczy układ się kojarzy od razu z jakimś przestępczą działalnością, ale to jest taki pewnie towarzyski też układ. Tylko proszę pamiętać, że z Gdańska też, z Trójmiasta szeroko rozumianego, był też Lech Kaczyński. Tam jego córka wciąż mieszka. Ryszard Krause, który miał kontakty z panią świętej pamięci Marią Kaczyńską. To jest środowisko, które polityczno-biznesowo, nie wiem, prokuratorskie, prawnicze, które się znało tam. Ci ludzie studiowali ze sobą, część z nich była rówieśnikami, część wspólne interesy. Więc siłą rzeczy powstaje coś, co pewnie ktoś mógłby nazwać układem. Ale myślę, że w sprawie Amber Gold ciekawsze pytania nawet nie dotyczą samego Gdańska, tylko tego, jak w ogóle do czegoś takiego mogło dojść, dlaczego mechanizmy państwa nie zadziałały. Dyskutując przed spotkaniem z panem na temat między innymi reaktywacji, jak to teraz się mówi, gangu Pruszkowskiego, stwierdziliśmy, że Temida nie tylko jest ślepa, ale chyba też nieco upośledzona w ostatnim czasie. I chyba stąd wszystkie te sytuacje, o których mówimy. Są parasądy. Ja napisałem taki felieton o parapaństwie, że mamy parasądy, parabanki, a premier raz jest para ojcem, a raz para premierem. Coś tak. Właśnie dlatego jestem zwolennikiem komisji śledczej, bo uważam, że zawaliła prokuratura, zawaliły służby specjalne, zawalili urzędnicy państwowi. I właśnie po to powstało zapis ustawa o komisji śledczej, aby takie sprawy badać. Jak ja dzisiaj słyszę, jak politycy Platformy przekonują opinię publiczną i mówią, nie trzeba, bo prokuratura to wyjaśnia, bo ABW to wyjaśnia. No na Boga, właśnie prokuratura i ABW i sądy położyły tę sprawę. Znaczy, moje pytanie dzisiaj, jak to jest, że przez prawie trzy miesiące, pozwalano, by ludzie dalej wpłacali pieniądze do Amber Gold, mimo że ABW podejrzewała już w maju tę firmę o to, że to jest prania pieniędzy, piramida finansowa. To jest tak, że pozwoli się tworzyć przedszkole. No tak. Albo nie, to jeszcze gorzej. Pedofil prowadzi przedszkole, molestuje dzieci, a my okej, to jeszcze tam niech poprowadzi. No zobaczymy, może wcale nie jest tak źle. Bo to jest na tej zasadzie.
Skoro wiemy, znamy te sytuacje, próbujemy je analizować, próbujemy znaleźć złoty środek. Opozycja krzyczy, że wie i znalazła już ten złoty środek. No teraz pytanie, czy wierzyć opozycji, czy stać nas jako kraj na rewolucję, bo każda zmiana ekipy rządzącej jest swego rodzaju rewolucją. Czy nas jeszcze ciągle na to stać? Ale oczywiście, na tym polega demokracja, że władza się zmienia. Natomiast nie wierzę w żadne cudowne recepty, bo takich nie ma. Znaczy nie możemy zapominać, jeśli mówimy o ekonomii, o trwającym na świecie kryzysie finansowym i nie możemy udawać, że nas to nie dotyczy. I oczywiście opozycja może obiecywać wiele, ale po dojściu do władzy wiele z tych obietnic pozostaje tylko albo gdzieś tam na papierze w programach wyborczych, albo nagrana na taśmach radiowych czy telewizyjnych. No bo okazuje się, że nagle nie da się. Znaczy to nie jest tak, że jest złoty środek, tak jak powiedziałem. Znaczy nie wierzę w coś takiego. Nie wiem, czy pan Rostowski jest najlepszym ekonomistą na czasy, jakie mamy, ale do tej pory ta ekipa, jak się mówi, przynajmniej nie psuła, znaczy jeśli chodzi o gospodarkę i ekonomię, i na tle Europy rzeczywiście Polska wypadała całkiem nieźle. Więc ja bym chciał, żeby politycy niespecjalnie mieszali w ogóle przy gospodarce i nie przeszkadzali przedsiębiorcom. Teraz, kiedy przestałem pracować w TVN-ie, musiałem otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. W jednym okienku? No na pewno nie w jednym okienku. Ilość pieczątek, zgód, które człowiek musi dostać. Ja wystąpiłem też, ponieważ chcę zatrudniać parę osób i muszę stworzyć takie troszkę większe przedsiębiorstwo, więc postanowiłem zwrócić się do banku o kredyt. Więc jako przedsiębiorca na starcie nie mam żadnych szans na żaden kredyt. Znaczy, mogę sobie założyć firmę, a jak mi się uda, to wtedy będę mógł wystąpić o kredyt. No tylko, że jak mi się uda, to ja już nie będę potrzebował kredytu na start. No więc to, jak traktuje się przedsiębiorców, a mówmy się, ja nie czuję się jakimś wielkim przedsiębiorcą, a wyobrażam sobie ludzi, którzy włożyli swoje pieniądze, jakieś duże, czekają na jakąś zgodę urzędnika, która się przekłada z tygodnia na tydzień. Oni nie mogą uruchomić produkcji, nie mogą wypłacać pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No to są problemy, które są nierozwiązane. Jeśli mam o coś żal do polityków, to są dwie rzeczy. Ale do polityków, ale do wszystkich opcji. Pierwsza jest taka, że jesteśmy wciąż trzecim światem, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Tak naprawdę jest straszny problem. Dużo jeżdżę po Polsce i korzystanie z internetu, z tak zwanego powietrza, to jest w ogóle dramat. Znaczy nie ma. Są czarne dziury na mapie Polski. Ale druga rzecz, jeszcze ważniejsza, to moim zdaniem jest to, że ta słynna Komisja Palikota, która przyjazna państwo, tak. Znaczy, tak się złożyło, że kiedy ta komisja pracowała, ja podjąłem decyzję właśnie o przeprowadzce. Wyprowadziłem się z Warszawy, znaleźliśmy miejsce, kupiłem kawałek ziemi i postanowiliśmy się budować. Liczba zgód, zezwoleń, pozwoleń jest przerażająca, czyli udało się, tak? Znaczy nam z pewnymi problemami zakończyliśmy budowę. Ale dzisiaj ja bym drugi raz nie startował w ogóle. Znaczy, kupiłbym coś gotowego, może, nie wiem, no. Wszystko miało być prościej, łatwiej. Miało być zaufanie wobec obywatela. Nie ma tego. Ja nie mam poczucia, że państwo mi ufa. Ja wręcz przeciwnie. Ja mam poczucie, jak idę z urzędu do urzędu, że wszędzie jestem podejrzany. Że jestem osobą, która chce ukraść, kantować, nie zapłacić, po prostu oszukać. A fetysz na przykład pieczątek wszelkich jest przerażający. Pani tam, jedna z firm ubezpieczeniowej, że pieczątkę ja muszę tu przedstawić, ale ja się podpisałem swoim imieniem i nazwiskiem. No nie, ale pieczątka, bo to jest weryfikacja, czy pan to pan. Ja mówię, ale przecież ja pójdę do punktu tutaj za rogiem i wyrobię sobie pieczątkę. Nie, bo tam w punkcie za rogiem pana sprawdzą KRS, REGON i tak dalej, i tak dalej. No to poszedłem za rogiem, pan nawet nie pytał o jakikolwiek papier, wyrobił mi pieczątkę, jak to się mówi, na piękne oczy, wróciłem z tą pieczątką, podbiłem i było wszystko okej. No więc, no, kraj absurdów.
niestety wciąż. Czy to znaczy, że obywatel Sekielski będzie trudnym obywatelem? Zależy jak dla kogo. Nie no, chcemy trochę, mam taki pomysł z osobami, które będą ze mną robiły ten program, żeby trochę pogonić też urzędników, pokazać trochę absurdów takich życiowych. Nie chcę się skupiać na polityce, ponieważ uważam, że dyskusja o tym, co jeden pan powiedział o drugim panu w Radiu Z o 8.15, a ten drugi skomentował to, nie wiem, w TVN24 o 13.10, po czym o 15.20 następny pan w TVP Info podsumował rozmowę tych panów, jest kompletnie nic nie wnoszące do naszego życia politycznego, a do naszego życia jako obywateli tym bardziej. Zajmować się pan polityką nie chce, ale ma pan jeszcze... Nie, trochę tam będziemy się zajmować, ale jak coś znajdziemy na kogoś. A ma pan jeszcze jakichś kolegów wśród polityków? Ale nigdy mi nie zależało na tym, żeby mieć kolegów wśród polityków. Nie, tak się zastanawiam, czy mam jakichś kolegów wśród polityków. No, chyba byłych tylko. Nie, ale też nigdy mi nie zależy, mi zależy na opinii widzów, tak? Znaczy, jeśli zrobiłem film Władcy Marionetek i później dostałem mnóstwo maili, SMS-ów z reakcją taką pozytywną, to jestem zadowolona. To, że obraził się na mnie premier Tusk za ten film, czy ktoś inny, to dla mnie jest rzecz wtórna. Moja babcia świętej pamięci się tylko denerwowała. Zawsze jak kończyłem program, dzwoniła do mnie, czy jestem już w domu i czy mnie nikt nie porwał albo nie zabił. Ja mówię, babciu, to już nie te czasy w ogóle. Ale babcia strasznie się denerwowała, jak właśnie broiłem. Panie Tomku, przyglądałam się trochę pana drodze życiowej, zanim oddam głos państwu, bo z pewnością będą pytania z sali za chwilę. Chciałabym tak zapytać od siebie. Pan rozpoczynał swoją pracę dziennikarską w radiu. To był początek. Tak. Myśli pan o tym, by znów być głosem? Patrząc na moje problemy z wagą coraz częściej, wtedy nie musiałbym w ogóle się przejmować. Byłbym tylko głosem. Nie chodzi o tą magię radia, bo poznałam ją i wiem, że istnieje. Pytanie, czy ciągle gdzieś tam tkwi? Powiem tak, jestem zobowiązany tajemnicą, ale tkwi. Będę znowu głosem, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Cieszymy się bardzo i będziemy śledzić stacje radiowe, szukać i oczekiwać. Proszę państwa, jeżeli są z państwa strony pytania, mamy przygotowany mikrofon. Jeżeli jest ktoś na sali, kto zechce pytanie zadać, proszę o podniesienie ręki. Kolega z mikrofonem podejdzie. Zachęcamy państwa do rozmowy. Takie okazje nie zdarzają się często. Pytań jest mnóstwo, panie Tomku. Pierwsze, mnie interesuje taka rzecz. Proszę wymienić chociażby trzech polityków, których pan szanuje. Tak autentycznie szanuje. To jest takie pytanie. Nie chcę odpowiadać wprost. Nie chce się pan deklarować po prostu. Nie, ale powiem. Znaczy, i proszę mnie nie naśladować, ponieważ kiedyś dostałem burę strasznie od pewnej organizacji pozarządowej. Ponieważ Piotr Zaremba to pisał, jeszcze wtedy pracował w Newsweeku. Ja nie głosuję. Wiem, że to jest nieobywatelskie, ale być może dlatego, że znam wszystkie kulisy i znam trochę tych ludzi też tak od takiej strony mniej medialnej, o tak, tak bym to ujął. Więc nie głosuję, a jeśli idę na głosowanie, to oddaję głos nieważny. I to jest takie moje podejście. I być może kiedyś pojawi się w Polsce polityk, partia polityczna, które będą działały tak, że nie wiem, zaufam i będę chciał oddać swój głos na konkretną osobę czy partię polityczną. Ja mogę szanować poszczególnych polityków jako ludzi, natomiast jako polityków wykonujących zawód, nie mam specjalnego dobrej opinii o nich. No nie, ale ja mogę, znaczy prywatnie Jan Rokita uważam, że jest naprawdę cudownym człowiekiem, erudytą, z którym spędziłem wiele godzin na dyskusjach o różnych sprawach. Michał Kamiński, którego można, dlatego mówię, bo to jest on, ja bardziej oceniam tych ludzi teraz, mówiąc to prywatnie,
i znam ich prywatnie. I dlatego mówię o jakimś szacunku, czy też lubieniu ich. Bo no z kolei Michał Kamiński, jego wolty różne polityczne i zachowania pewnie wielu osobom się nie podobają. Natomiast jest... Przepraszam, który Michał Kamiński? Michał Kamiński jest jeden. Z PJN-u, tak? Tak, z PJN-u. Znaczy Mariusz Kamiński. No to myliłem się, przepraszam. Znaczy teraz mówią, że prawie już z Platformy, więc... Nie. Ale boi się pan. Ale dlaczego się boję? Właśnie, a co mają powiedzieć tacy zwykli obywatele? Ale nie boję się. Ja właśnie staram się powiedzieć, że nie ma nikogo na polskiej scenie politycznej, kogoś, kto mógłbym państwu powiedzieć, to jest w ogóle super polityk, tak? Ja miałem właśnie, pytając pana o to, bardziej na myśli człowieka, a nie polityka. Pomogę panu. Mnie na przykład, oglądając tą całą psieczkę medialną, wywiady i tak dalej, bo to człowiek również intuicyjnie czuje, kto jest dobry, a kto zły. Kto ma dużo za uszami, a któremu można bardziej zaufać. Takie nazwiska jak Tadeusz Cymański na przykład. Ja go bardzo lubię, chociaż nie znam. Uważam, że on by mnie nie okłamał i nie oszukał. Jest wspaniałym showmanem, bo ja byłam na jego spotkaniu. Super. To prawda, showmanem jest wspaniałym. Paweł Kowalski. Ja znam też opinię o panu Tadeuszu Cymańskim, że swego czasu był najbardziej imprezowym posłem w naszym parlamencie. Tak, nawet w filmie Władcy Marionetek jest taka scena śpiewów w hotelu sejmowym. To właśnie poseł Cymański tam pierwszy głos dawał, zawsze śpiewa na imprezach. Ale znaczy, no tylko o czym rozmawiamy teraz? Znaczy, rozmawiamy o politykach jako politykach, czy politykach osobach prywatnych? No to jeśli chodzi o śpiewy, czy o to, że jest showmanem ktoś, no to Jacek Kurski też jest showmanem. Nie wiem, znaczy, bo to jest takie pytanie, trudno oddzielić człowieka od tego, czym się zajmuje. Więc staram się odpowiedzieć najszczerzej, jak potrafię. Dlatego nie głosuję, dlatego nie mam swojego kandydata ani partii, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć o kimś tak, to jest mój kandydat. Znaczy, to jest teatr polityczny w sumie. To jest teatr polityczny. Ja byłem wielokrotnie świadkiem tego, jak politycy u nas w programie rzucali się sobie do oczu, prawie się bili, po czym wychodzili po programie, pili wino i rozmawiali sobie bardzo kulturalnie, spokojnie. Co więcej, pewnie pani nie uwierzy, ale nawet sobie nie przerywali. I Niesiołowski i Kaczyński potrafią rozmawiać ze sobą? No, teraz już nie, no, teraz to już za daleko, no, bo to, a to jest w ogóle inny problem, wie pani, w polskiej polityce. Politycy wybierają sobie rozmówców. Co prawda im płacimy za to, żeby dyskutowali, żeby się spierali, żeby przedstawiali swoje racje. Ale to nie jest tak, że pani zadzwoni i powie: dzień dobry, chciałabym, żeby dzisiaj wystąpił w programie, powiedzmy, pan Schetyna, no i nie wiem, pan Brudziński na przykład. Nie, pan Schetyna na przykład powie: ja mogę, ale ja wystąpię tylko z Hoffmanem, a pan Brudziński: ja mogę, ale wystąpię tylko z Grasiem. No i później pani dzwoni do Grasia, a Graś mówi: nie, z Brudzińskim nie, ewentualnie z Kępą. Ale Kępa już z Grasiem nie chce, ona chce z kimś innym. To jest też oburzające, że media pozwalają politykom na to, żeby politycy wybierali sobie kontrrozmówców, żeby stawiali pewne warunki w ogóle na samym początku. Więc to jest teatr, tak, to jest spektakl. A jeszcze jestem ciekawa, czy właśnie jak oni przychodzą do tych programów, bo jedni są bardzo często, drudzy mniej, zależy jaka stacja. Oni mają płacone za to? Nie. Politykom nie płaci nie, się. Nie płaci się. Nie, ale oni mają ciąg na ekran, proszę pani. Czyli oni po prostu reklamują się. Zapala się o taka lampka tutaj jest nad kamerą i oni mogą cały dzień. Po prostu jak widzą, że się świeci, jadą. Ale pani mówi, że w jednej stacji jest więcej tych, w drugich. Wcale nie. To jest tak, że partie decydują bardzo często o tym, kto może pójść do rozmowy. To nie jest tak, że nie wiem, Monika Olejnik, czy ktokolwiek inny, kto tam prowadzi rozmowy w telewizji, w radiu, gdziekolwiek, dzwoni do posła, bo na przykład uważa, że o, ma coś interesującego być może do powiedzenia w sprawie służby zdrowia. To usłyszy, że w sprawie służby zdrowia tę partię reprezentuje ten pan. Ale ja chcę z tą panią. Nie, ten pan jest wyznaczony do tego, żeby występować w mediach.
Więc no to wszystko jest trochę, nie chcę powiedzieć szopka, no ale tak, no to troszkę czasami tak wygląda. Jedną rzecz powiem, jestem bardzo wstydliwy i tremują mnie występy przed publicznością, kiedy widzę państwa, bo jak prowadzę program i mam tylko kamerę, to w ogóle luz. Wyobrażam sobie, że ogląda mnie tylko moja żona i spokój. Natomiast jak widzę żywe osoby, to trochę jestem stremowany. Ale powiem panu, że dzięki temu, że jest tutaj nasza lokalna telewizja kablowa, nie musimy się obawiać tego, że transmisja ze spotkania będzie w systemie per-view. A tego nie wiadomo. Jeszcze chciałam się spytać, utrzymuje pan kontakt prywatny z Andrzejem Morozowskim nadal? Tak, ale musieliśmy odpocząć od siebie, ponieważ pracowaliśmy dzień w dzień ze sobą przez 6 lat. Więcej czasu spędzałem z Andrzejem niż z moją rodziną i nawet doszło do sytuacji, w której moja żona, czekając w kolejce do lekarza, została wywołana przez panią pielęgniarkę, a teraz pani Sekielska-Morozowska. I to był jakiś sygnał, że czas trochę odpocząć od siebie. Ale tak, utrzymujemy kontakt. Przyjeżdża do pana na wieś, pan Andrzej? Nie, jeszcze go nie zaprosiłem. Nie, bo wciąż tam jeszcze trwają prace wykończeniowe, więc tak naprawdę jeszcze nie mogę przyjmować w ogóle gości. Czekamy na państwa to jeszcze, proszę. Wróćmy do poprzedniego wątku o politykach. Kłócą się, idą razem wypić lampkę wina. Czy identycznie jeśli chodzi o dziennikarzy, na przykład Jacek Żakowski, Tomasz Wołek, kłócą się z Wilsztajnem, z Semką i idą później razem, piją gorzałkę i wszystko pasuje? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, choć nie niemożliwe. Znaczy, pal dziennikarzy, na których nie chodzę, bo generalnie unikam bankietów, jest chyba takim wydarzeniem co roku, gdzie dziennikarze różnych opcji, poglądów spotykają się i się wspólnie bawią. Ja sam byłem na kilku takich prywatnych spotkaniach, gdzie ktoś miał imieniny, czy tam urodziny świętował i też byli ludzie, którzy mają różne, rozmaite poglądy i się znakomicie bawili. Ale odnoszę wrażenie, że te podziały w świecie dziennikarskim są zdecydowanie poważniejsze i głębsze niż w świecie politycznym. Tak mi się wydaje. Nie jest kwestia wspólnych interesów. Być może. Zależy, kto tydzień pracuje. Proszę? Zależy, kto pracuje, moim zdaniem. Nie, no oczywiście to zależy od tego, kto gdzie pracuje. Znaczy, ponieważ dziennikarze dali sobie narzucić, i to mówię o wszystkich dziennikarzach, dali sobie narzucić styl uprawiania polemiki, styl taki polityczny, gdzie przeciwnika się metkuje i przypina łatki, więc no, tym samym doszło do sporów, kłótni i takich podziałów no, bardzo osobistych, bym powiedział. Więc to jest też jakiś problem, że to środowisko dziennikarskie jest tak skłócone, że w żadnej sprawie nie potrafi wystąpić wspólnie. I no to jest niedobre, bo to osłabia w ogóle pozycję mediów wobec polityków. Ale proszę powiedzieć jeszcze prawdę. Jak na przykład leci cały czas mówię prawdę. Jak leci jakiś program i wypowiada się jakiś polityk i bardzo często w TVN-ie zaczynacie przerywać. Czy ktoś z tyłu to monitoruje i dostajecie do ucha, że proszę tam jakoś powiedzieć i tak dalej, żeby zboczyć z toru? Nie. Ale proszę powiedzieć prawdę, bo... Ale właśnie, znaczy, pani mnie pyta z założeniem, że ja kłamię. Znaczy mówię pani prawdę, znaczy, ale ja mogę mówić za siebie. Mamy takie słuchawki w uchu. Tak. Jedyne komendy, jakie ja słyszałem przez cały czas, przez 15 lat, jak pracuję w TVN-ie, a 8 lat, jak prowadzę tam różne programy publicystyczne, prowadziłem. Słyszałem tylko zapowiedź z reżyserki, kiedy zaczynamy, odliczanie czasu, że zostało 10 sekund, 5, 4, 3, 2, 1 i że jesteśmy na antenie. Słyszałem informacje, kiedy na przykład zapowiadałem jakiś materiał, a materiału nie było. I stałem, uśmiechając się do kamery i lałem wodę, ponieważ wydawca mi krzyczał do ucha, mówił jeszcze 10 sekund, już za chwilę będzie, jeszcze. Nigdy nikt mi nie mówił, o co mam zapytać, ani komu przerwać, kiedy przerwać.
No i koniec programu też informują prowadzącego, znaczy mnie. Jak jest w przypadku innych kolegów, nie zamierzam się wypowiadać, ponieważ nie wiem, nie jestem ani w reżyserce wówczas, ani nie realizuję. Myślę bardziej, że to wynika, to przerywanie i takie wskakiwanie, wynika z tego, że pewnie część... Nie wiem, czy słusznie, czy nie, nie wiem, czy słusznie, czy nie, jest takie przekonanie, że rozmowa dynamiczna, szybka, bez takich rozwlekłych zdań i długiego opowiadania, jest chętniej oglądana niż właśnie taka, gdzie rozmówca, polityk czy tam ktokolwiek inny długo mówi, tak? Znaczy i mu się nie przerywa. Jest taki styl no, że takiego drapieżnego dziennikarstwa, ostre pytania, szybkie. I to jest pewnie denerwujące, bo ja czasami się też denerwuję na moich kolegów i koleżanki, ponieważ chciałbym usłyszeć dwa zdania więcej, a już ich nie usłyszę, więc... Ale to są jakieś takie warsztatowe sprawy, myślę. Ale wchodząc Państwu w słowo, nasunęło mi się jeszcze takie jedno pytanie. Mówi Pan o tych, mówiliśmy o tych wspólnych interesach mediów i polityki i o mówieniu przez dziennikarzy różnymi głosami. Była taka sytuacja, kiedy się w jednym studiu telewizyjnym spotkał Tomasz Lis z Karoliną Korwin-Piotrowską i mówili zdecydowanie jednym głosem. Rozmawiali z Januszem Korwinem-Mikke. Po tej sytuacji jego komentarza dotyczącego paraolimpiady. Dotyczącego paraolimpiady. Przejechali się po panu Januszu oboje walcem. Mówiąc jednym tonem, jednym rytmem, że tak powiem, w jednym duchu. Więc to się jednak zdarza. Zdarza się tak, że dziennikarze różnych mediów w pewnych sytuacjach reagują tak samo. Tylko, że to akurat myślę, że pani Korwin-Piotrowska i Tomasz Lis to są osoby, które jakieś takie spojrzenie życiowe mają podobne. Więc tutaj trudno mówić o tym, że stało się coś wyjątkowego. Znaczy, wyjątkowe pewnie by było, gdyby, nie wiem, siedział obok Tomka Lisa Tomasz Terlikowski na przykład i oni by wspólnie zgodzili się w jakiejś kwestii. Pan Terlikowski może w niektórych kwestiach ma zbliżone poglądy do Janusza Korwin-Mikke. Nie, być może, no nie wiem. Natomiast w tej sprawie akurat chyba nie zabierał głosu. Natomiast to by było no, zaskakujące, bo to, że Karolina Korwin-Piotrowska i Tomasz Lis mieli podobne zdanie w tej sprawie, to zaskakujące nie jest moim zdaniem. A rozmawiałby pan w podobnym tonie i duchu z Januszem Korwin-Mikke po tym komentarzu? Nie rozmawiałbym z nim w ogóle. I brawo. Ale pan tutaj wygłosił swój pogląd na ten temat, chodzi o wolność słowa. Niemniej dla mnie taką granicą jest jednak dobro drugiego człowieka. Nie obserwuje pan przypadkiem takich zjawisk, że do tego służy także internet, ale także wypowiedzi publiczne, że osoba wypowiadająca coś na temat jakiś, a szczególnie czy temat jakiejś osoby, nie bierze tego pod uwagę. To pierwsze, chciałabym się, jeśli pan pozwoli jeszcze... Ja tylko odpowiem na to. Znaczy, z tego zdaję sobie znakomicie sprawę, ponieważ już parę lat temu przestałem czytać fora internetowe, ponieważ ilość pomyj, obelg rzucanych pod moim adresem była tak duża. Zresztą każdego właściwie. Frustraci, którzy siedzą w domu i anonimowo mogą nawrzucać kogo zobaczyli w telewizji, opluć go, zwyzywać, ich nie brakuje. No. To jest coś, co mi się nie podoba, tak, jeśli chodzi o internet, ale też dopóki ktoś nie grozi mi czy mojej rodzinie, nie będę z tym walczył na drodze sądowej. Znaczy nie będę, tak jak minister Sikorski, wytaczał procesów, czy też kazał zamykać fora internetowe, bo to do nikogo nie prowadzi, nie da się tego powstrzymać. Mówię, no, dla mnie taką granicą nieprzekraczalną są groźby pod adresem mojej rodziny, nawet nie moim, bo te takie się zdarzały, natomiast pod adresem mojej rodziny, dzieci, to wówczas tak, bym ostro reagował. Ale myślę, że znaczy, nie da się tego powstrzymać. Znaczy, jeśli pani pyta, znaczy, ja jestem przeciwny temu, ale też wiem, że to jest walka z wiatrakami. Zdecydowana większość pytań, które kierowane były z sali pod adresem redaktora Tomasza Sekielskiego, dotyczyła politycznego życia w Polsce, między innymi finansowania partii politycznych. Zresztą politycy sami przyznają się do tego, że są jak złodzieje, którzy mówią, daj mi pieniądze, to nie wejdę do domu i ci nie okradnę. Bo trochę do tego się sprowadza dzisiaj w Polsce. Politycy mówią nam, że potrzebują wielkie pieniądze, bo inaczej to oni będą brali łapówki. Będą musieli brać, żeby finansować kampanię. Ja myślę, że trzeba ograniczyć finansowanie. Nie, że w ogóle
ale ograniczyć finansowanie i reklamy partii politycznych. Partie polityczne powinny przestać się reklamować jak proszek do prania czy inne produkty spożywcze. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego politycy nie jadą w teren, nie spotykają się rzeczywiście z ludźmi, tylko, znaczy ja rozumiem, znaczy bo takie jest prawo i na to pozwala. Oni nie muszą się z państwem spotykać, nie muszą tu przyjeżdżać. Oni wyprodukują reklamówki, media są z tego zadowolone, bo dostają pieniądze, ponieważ te reklamówki, za te reklamówki trzeba zapłacić oczywiście, to nie jest darmowe. Oni nie są emitowane za darmo. To są grube miliony złotych, więc interes się kręci. Partie polityczne dostają od nas pieniądze, żeby robić nam wodę z mózgu. Media dostają od polityków pieniądze za to, że emitują reklamy. No i jakoś to się kręci, to tak jak z Amber Gold. Nikt nie zadawał pytań, bo Amber Gold poprzez ten OLT Express, te linie lotnicze, przekazywało mediom gigantyczne pieniądze. Jak gdzieś czytałem, to było tam kilkadziesiąt milionów złotych na kampanię reklamową. Media jakoś o tym nie mówią, tak? Znaczy, wiele zamieszania wokół filmu Wajdy, że tam chyba 3 miliony, tak, dostał? 8 milionów. 8? No podobno 8, tak mówię. No dobrze, no to no 8, dobrze. No a media z tego, co gdzieś też publikowano, być może wzięły, w ogóle mówię o wszystkich mediach, kilkadziesiąt milionów. Jakoś o tym się nie dyskutuje. Znaczy, dzisiaj moim zdaniem, na przykład jeśli chodzi o wolność słowa, ja wrócę, tak przepraszam, tak skaczę z tematu na temat, ale o wolność słowa. Dzisiaj większym zagrożeniem jest to nie partie polityczne, nie politycy, bo moim zdaniem, tak jak absurdem jest mówienie, że za rządów Tuska ktoś jest dyskryminowany, cenzurowany i zabrania mu się wypowiedzi, tak samo uważam, że te same słowa, gdy rządzi Kaczyński, też są absurdalne. Ponieważ polityk dzisiaj nie może zakazać nikomu głoszenia poglądów. Natomiast reklamodawcy jak najbardziej. Duże koncerny międzynarodowe, firmy samochodowe. To są potężne pieniądze, są budżety, to jest kilkadziesiąt milionów złotych rocznie budżetów reklamowych. Które medium będzie prześwietlało duży koncern, który tak naprawdę finansuje jego działalność poprzez reklamę? To jest dzisiaj zagrożenie. To, że państwo kupujecie leki, a nie wiemy, czy nie ma podobnej afery jak ta w Stanach, gdzie sprzedawano przez lata lek, który uzależniał i truł ludzi tak naprawdę, ale ponieważ koncern wykładał miliardy dolarów na reklamy, na inne, na inną działalność, która tam zachęcała do kupowania leków, to wszyscy, nikt się tym nie zajmował, nikt tego nie sprawdzał. Dopiero potrzebne były zgony, śmierć i inne rzeczy, żeby sprawa ujrzała światło dzienne. To jest jakiś problem mediów dzisiaj, że media są uzależnione od reklamodawców, a kto płaci, ten wymaga. I to jest pewien problem. Należy się cieszyć, że redaktor Sekielski kupił dom na Podlasiu, a nie apartament w Nowym Jorku. Zbudowałem. Zbudował dom na Podlasiu, a nie kupił apartament w Nowym Jorku. Podobno są coraz tańsze. Za to serdecznie dziękujemy. A to Drzewiecki kupuje w Stanach. Za to serdecznie dziękujemy za obecność dzisiaj z nami również. Ja bardzo dziękuję. A jedno, co możemy obiecać, to przy okazji zbliżających się wyborów, jeżeli zaplanujemy jakąkolwiek debatę polityczną, to chyba poproszę pana redaktora o pomoc i zaprosimy pana na rozmowę z naszymi lokalnymi politykami. Ach, dobrze, chętnie. Znaczy mogę poprowadzić taką debatę. Wobec tego trzymamy pana Tomka za słowo. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wizytą w Chodzieckim Domu Kultury i rozmową z Tomaszem Sekielskim kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieckiej. Ja gorąco dziękuję państwu za obecność przed telewizorami, a na kolejny nasz program tradycyjnie zapraszam już za tydzień. Do widzenia i do usłyszenia.